W ojczyźnie naszej do 2023 roku powstanie 40 niewielkich, nowoczesnych i proekologicznych dworców. W Nidzicy jest już gotowy. Gmina Nidzica pomogła dla PKP w przesiedleniu mieszkańców ze starych budynków. Gdybyśmy nie pomogli i gdyby się to nie udało, ten dworzec na pewno powstałby dużo później. Wobec tego mamy dosyć spory udział w tej inwestycji. Natomiast trzeba powiedzieć, że główne środki pochodzą z Unii Europejskiej. 17 milionów to i PKP nie udźwignęłoby i samo województwa też by nie udźwignął. W nowym dworcu są urządzenia systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, na który składają się wyświetlacze z informacjami o odjazdach i przyjazdach pociągów oraz nagłośnienie do komunikatów głosowych. Całości dopełniają systemy bezpieczeństwa, monitoring, między innymi. Mamy przewijaki, mamy toalety, jest zasilany fotowoltaiką, jest szara woda, która jest w spłuczkach. Po prostu jeden z nowocześniejszych dworców w Polsce. Zmieniła się także przestrzeń wokół dworca. Są nowe nawierzchnie, siedem miejsc parkingowych, w tym dwa dla osób z niepełnosprawnościami, oraz podstawowe elementy małej architektury, jak ławki, kosze na śmieci i pojemna wiata rowerowa ze stacjami naprawy jednośladów.